Panie marszałku, panie, panowie senatorowie, zacznę od sprostowania. Nie naruszono 6-miesięcznego terminu w 2011 roku. Ja już pomijam to, że prace trwały kilka lat, pomijam to, że na pierwszym etapie PiS je popierał, dopiero próbował sabotować na samym końcówce prac legislacyjnych, to weszły w życie, uwaga, weszły w życie, a my ciągle nie zakończyliśmy procesu legislacyjnego. Na samym początku stycznia, wybory były pod koniec października. Jak ktoś umie liczyć, wiem, że to trudna sztuka, do 6 się doliczy. Mój przedmówca mówi, że nie uzyskałem procesu myślowego, co oznacza zmiana istotna lub nieistotna. Więc ja wytłumaczę. Zmiana nieistotna to zmiana, gdyby panie i panowie posłanki z PiS-u zaproponowali w tej nowelizacji, która tu trafia, i to by była zmiana nieistotna techniczna, uwaga, żeby karty do głosowania były nie na białym papierze, a na różowym. Tak uznalibyśmy, że jest to zmiana techniczna. Chcieliście się pobawić kolorami. A ile zmian wprowadziliście, to czytałem wcześniej, takich, które są zmianami ważnymi, wymieniliśmy kilkanaście. Komisarze wyborczy. Przypominam, komisarze wyborczy powoływani przez ministra przedstawiciela rządu. Ci komisarze wyborczy mają całkowitą swobodę w zakresie tworzenia nowych obwodów głosowania, tam gdzie jest nawet powyżej 3,5 tysiąca mieszkańców, mimo że są spełnione warunki do utworzenia nowej komisji. To tam nie będzie nowej komisji, jeżeli komisarz wskazany przez rząd, zarekomendowany przez ministra tego rządu się nie zgodzi. Za to tam, gdzie jest miejscowość, gdzie jest 200 czy 300 wyborców, ja tego nie krytykuję, tylko pokazuję, to będzie, uwaga, musiał utworzyć, oczywiście jeżeli będzie ku temu odpowiedni lokal. Jakie tu są intencje? One są jasne. Przedstawił je pan marszałek Borusewicz, pokazując poparcie dla poszczególnych środowisk politycznych. Jeżeli martwicie się o frekwencję, to ja się publicznie pytam, gdzie jest możliwość wyborów korespondencyjnych? Mogliście to wprowadzić tak, jak było w wyborach prezydenckich. Pytam się, gdzie jest możliwość wydłużenia pracy komisji wyborczych? Przy wszystkich wyborach zawsze powtarza się ten stały mechanizm, że niestety w miastach przed końcem pracy komisji tworzą się kolejki uprawnionych wyborców. Co stało na przeszkodzie? Komisje już kiedyś pracowały w Polsce dłużej, żeby wydłużyć czas pracy komisji wyborczych. Odpowiem. Wszystko wskazuje na to, że dlatego, że te kolejki tworzą się w miastach. Bym powiedział, a jak widać te zmiany nie preferują wyborców z miasta. Czemu nie ma obligatoryjności utworzenia komisji wyborczych w tych 111 obwodach, w których mamy ponad 3,5 tysiąca uprawnionych wyborców do głosowania? Czemu padło pytanie, a w zasadzie stwierdzenie, że włodarze wielu miast i gmin przy okazji poprzednich wyborów czegoś nie zrobili? No to powiedzmy na głos, czego nie zrobili? Nie przekazali nielegalnie, podkreślam nielegalnie, bo w tej sprawie już są wyroki sądów, nie przekazali nielegalnie danych swoich mieszkańców, czyli tak zwanych spisów wyborczych. Czy zrobili dobrze? Tak, sądy oceniły. Zrobiły dobrze, a ci, którzy domagali się tych spisów wyborców, wiemy już, że łamali prawo i to także mamy już w rozstrzygnięciach sądowych. Podsumowując, niestety ze smutkiem należy stwierdzić, że nie ma tu intencji innych niż intencje polityczne. Mówię to ze smutkiem, bo uważam, że kodeks wyborczy jest zbyt poważnym dokumentem, żeby do niego podchodzić z intencjami wyborczo-politycznymi, bo to jest pewne święto demokracji. A na święcie jest tak, że wszyscy powinni pamiętać, żeby wiedzieć, jak się zachować.